Siema, z tej strony Bartek, a to kolejny odcinek oczywiście z gry GTA San Andreas, czyli proszę Państwa kolejne przygody naszego czarnuszka, bambuszka, CJ'a w dość brutalnym tym razem Las Venturas ciąg dalszy. I w dzisiejszym odcineczku proszę Państwa przeniesiemy się do zupełnie nowego miasta. Miasto to jest proszę Państwa wzorowane na Las Vegas, czyli takim mieście, który po prostu rządzi hazard, tak? W dzisiejszym odcineczku właśnie zajmiemy się nowym miastem, nowymi przygodami właśnie naszego bohaterskiego CJ'a i porobimy sobie proszę Państwa jedną misję fabularną oraz pokażę Wam kolejną szkołę, która właśnie w Las Venturas się znajduje, a mianowicie będzie to proszę Państwa szkoła motocyklowa. Na tym się proszę Państwa ten odcineczek będzie skupiał, tak? Parę zaczynając tego odcineczka, o to posiadam, za co Wam bardzo dziękuję. A my w takim razie sobie lecimy właśnie do znacznika misji, można powiedzieć, który znajduje się, proszę Państwa, w tym oto tutaj ładnym miejscu. Przy okazji sobie zapiszemy grę, bo widzę, że również właśnie taka opcja będzie, więc czemu by z tego nie skorzystać. A ja także Wam pragnę przypomnieć, że jeżeli odcinek Wam się spodoba, zostawcie tradycyjnie łapkę w górę, komentarze właśnie pod filmem oraz jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to subka bić na bieżąco materiałami. I żeby po prostu nie zanudzać Was taką, no swobodną, można powiedzieć, swobodnym lataniem, poczytamy sobie, proszę Państwa, pierwsze protipki, tak? A naszym pierwszym protiperem będzie to Anetka, która przygotowała dla nas następujące rzeczy. Dziś krótko, ale przyda Ci się, odblokował Ci się minigun, a znajduje się na szczycie południowej wieżyczki mostu. Potrzebny będzie Ci jetpack. W razie problemów z znalezieniem wysłałem Ci zdjęcia na Twój fanpage. Oczywiście Anetka, dziękuję, na pewno skorzystam, bo jednak minigun to jest taka dość fajna broń. Przyda się na pewno chociażby przy wojnach gangów, które również będą nas po prostu czekały, gdy wrócimy sobie, żeby spotkać się z Woozim, wejść do kasyna Full Dragons. Po prostu minigun się, proszę Państwa, przyda przy właśnie wojny gangów, które po prostu nas czekają, gdy wrócimy sobie do las, znaczy do tego, do Boże, jak to się nazywało? No do tego pierwszego miasta, tak? Ale okej, w takim razie zapiszemy sobie grę. Napiszemy sobie może na slocie numer 1, czemu by nie? No i teraz, proszę Państwa, pytanie. Robimy sobie od razu misję fabularną, czy lecimy sobie do szkoły motocykla, czy motocykla, dobrze powiedziałem. No dobra, zrobimy sobie w takim razie może pierwszą misyjkę, ale zanim to gdzieś tutaj, jak dobrze pamiętam, była sobie kamizelka, która również nam się na dobrą sprawę przyda. A pamiętam, dobra, jest w takim razie kamizeleczka. Co do tego miasta, proszę Państwa, jest to dość takie bogate miasto. Chociażby z tego względu, że tutaj dość często się spamują infernusy i inne tego właśnie typu pojazdy. Chociażby właśnie w tym momencie, jak widzicie, to jest Sultan RS. Właśnie ten przede mną, ten różowy. Tutaj bodajże mamy wspomnianego Infernusa. Jeżeli nie, to możecie oczywiście śmiało poprawiać w komentarzach pod filmem. Inne takie dość ciekawe na pewno pojazdy, więc miasto jest po prostu idealne, że jeżeli chcecie sobie, jeżeli chcecie sobie, proszę Państwa, właśnie znaleźć jakieś szybkie autko, tak? Ale okej, w takim razie już nie przedłużając, zaczynamy sobie właśnie pierwszą misję fabularną. Tylko będziemy musieli się, proszę Państwa, udać właśnie do naszego pięknego kasyna. Okej, okay, oczywiście kasyno Four Dragons. Taki dość ładny szyld ogólnie. No i w takim razie lecimy sobie do pierwszego właśnie znacznika, tak? Czyli do naszej pierwszej misji w dzisiejszym odcineczku. A misja ta, proszę Państwa, nazywa się Ketchup na zderzaku. Idiot! Do you realize how much those machines cost? We're supposed to be opening it. What the fuck was that? Hello? Hello? What the fuck is wrong with you people? Boss, CJ's here. Carl, glad you can make it. So, this what you've been doing? Yeah, it's been a complete nightmare. You want a stomach ulcer? Try opening a triad casino in a mafia-run town. The mob trying to squeeze you? Yeah, the corporations are moving in and everybody's feeling the squeeze. I've had slot machines busted up, workmen being scared off. So who behind this? Huh? Well, there are these three mob families operating here, and each of them has a stake in Caligula's casino. And some whacked-out lawyers running it for them. You could be any one of them. Or all of them. Can't you just give them a little something? No. In addition to the usual authorities that need bribing, each one would want a slice. And I'm not about to hand over all our profits to some wise guy Italians.
Our profit? That's right, you heard me. I want to offer you a share in our casino. In exchange for some help setting it up. How's that sound, partner? Sound like we got a deal then. Boss, the boys found some thugs trying to smash one of the deliveries. We caught one of them. Get rid of him. Hey, wait, hold up, come here. Whoever's behind this, we need to let them know that they're dealing with full-fledged psychos. Tie him to the front of the car, then you sweat it out a little, and I'll be out there in a little while. See if we can make this guy squeal. That's my call. Hey, who the fuck? Who are you? Untie me, huh? You know what? I think we're gonna take a little drive. What are you, fucking stupid? I'm not joking here. Untie me, motherfucker. Nah, I think I'm gonna leave you right where you are. No dobra, więc w takim razie, proszę Państwa, powiem, że CJ ma dość takie specyficzne ogólnie na dobrą sprawę metody właśnie sprawiające, że ludzie będą sypać. Ale okej, więc w takim razie, proszę Państwa, naszym pierwszym zadaniem będzie właśnie zmuszenie tego oto szanownego pana, aby sypnął jaka rodzina ogólnie gangsterska, bo właśnie w tym naszym pięknym Las Venturas rządzą niestety gangsterzy, czy tam mafijne rodziny, jak zwał, tak zwał. I będziemy mieli po prostu chyba z nimi problem przez po prostu okres trwania, że tak powiem, momentu, gdzie w tym mieście będziemy sobie urzędować, tak? Ojejku! Oczywiście trzeba to również uważać, żeby ten typek nie spadł z maski. Bo będzie, no, mission file, tak, ale okej, okay. Mam, proszę Państwa, po prawej stronie ogólnie strachomierz. I będziemy musieli, proszę Państwa, zmusić tego oto gagatka, żeby zaczął sypać. A jak najlepiej zacząć sypać? Po prostu wystraszyć typa na tyle, żeby, no, narobił w portki, tak? Okej, okay, to sobie ogólnie skręcimy, będziemy dalej jechać pod prąd. Szalone manewry są, na pewno nim wstrząsną, dokładnie tak. Na to liczę ogólnie. No to jestem poważny, panie gangsterze. Nie jestem na tyle poważny, że sprawiałem, że normalnie za chwilę narobisz w gacie. Ups, przepraszam. Ups, ups. Ale ten gościu musi teraz katusze przeżywać, naprawdę. Aż mi się go troszeczkę żal zrobiło. Nie, no żartuję sobie. Zasłużył sobie na to. Okej, okay, więc w takim razie dalej sobie będziemy jechać pod prąd i zmuszać typa, żeby zaczął sypać. Ja za po niewłaściwej stronie jazdy na pewno go zaniepokoi. Dokładnie tak, dlatego właśnie tak się ogólnie będę kierował. Dobra. Ogólnie tak troszeczkę trudno jest z tego względu, że no jednak jechanie pod prąd to jest niezbyt takie... niezbyt łatwa rzecz, bo no wiecie, mamy naprzeciwko siebie samochody, tak? Będziemy musieli ich unikać, żeby tego typa również nie zabić, jak już powiedziałem wcześniej. Ale okej, okay, jazda po niewłaściwej stronie jazdy na pewno go zaniepokoi. No przecież jadę po niewłaściwej stronie. No gro komputerowa, uspokój się. Ale powiem wam, że ten paseczek troszeczkę tak ogólnie wolno się napełnia, nie? Troszeczkę trzeba sobie pojeździć. Ale no trudno, no. Jakoś trzeba tą misję zrobić i dalej pociągać ogólnie fabułę do przodu. No, no typie, szybciej. Ej, bez kitu. To się w ogóle napełnia? No jestem poważny, już to powiedziałeś. Aczkolwiek ten pasek chyba jest niepoważny. Szalone manewry na pewno nim wstrząsną. Szalone manewry mówisz, tak? Gro komputerowa, dobra, więc w takim razie może na... Łof! Okej, okay, mam mały problem, bo ten samochód zaczyna się kopcić. A problemem numer dwa jest to, że chyba utknąłem. Ej, bez kitu, utknąłem? Halo? No, do przodu gro... No to nieźle. Do przodu, do tyłu, coś, ten deseń. Ej, bez kitu, chyba utknąłem. Naprawdę. Naprawdę. No, dawaj. Dawaj, Heniu. Co znowu robię? No, próbuję się wydostać, typie. Nie zauważyłeś tego? No, mam taki mały problem, bo chyba mi się gra zbugowała. Ej, bez kapy. Chyba mi się naprawdę gra zbugowała. Naprawdę, pierwsza misja od razu jakiś głupi fail. Naprawdę, gro.
Dobra, no cóż, w takim razie usłyszymy się za krótką chwilę. Jak już będę ogólnie tą misyjkę sobie kończył, więc w takim razie ZW. No dobra, proszę Państwa, w takim razie witam Was po krótszej przerwie. Jak widzicie, w tym momencie jestem bardzo, bardzo blisko właśnie wykonania tego zadania. Zostało mi dosłownie jeszcze kapka ogólnie tego strachomierza do zapełnienia, więc w takim razie właśnie włączyłem sobie nagrywanie. I za chwilę raczej powinno nam się udać tą misję wykonać, no chyba, że po prostu coś wrąbie się i ten typek sobie zginie, ale miejmy nadzieję, że tak się po prostu nie stanie. Okej. Okay. No dawaj, gościu, no, poddaj się w końcu mojej woli. Okej, okay. Myk! O! Zabierz go z powrotem do kasyna, czyli jakaś po prostu rodzina kas... jakaś tam ogólnie chciała zniszczyć naszą nasze Ford Dragon. W takim razie chyba czeka nas, proszę Państwa, wojna właśnie z rodziną mafijną, spoko. Więc w takim razie zaczynamy, proszę Państwa, zabawę. Okej, okay. Kończymy sobie w takim razie, proszę Państwa, pierwszą misyjkę, a potem zobaczymy, co będziemy dalej sobie robić. Okej, okay, misja wykonana, 5000 zarobione plus oczywiście szacuneczek na plus, więc spoczko. W takim razie, proszę Państwa, pójdziemy sobie zapisać jeszcze grę i być może polecimy sobie do szkoły jazdy, jak właśnie powiedziano na sam początek odcineczka. Aczkolwiek zanim to nastąpi, chciałem jeszcze naszego CJ-a sobie przebrać z tego względu, że no raczej chyba taki strój ogólnie gangsterowi nie przystoi. A jak skoro jesteśmy w nowym mieście, więc czemu by po prostu sobie nie zrobić kolejnej metamorfozy naszego bohaterskiego CJ-a? Więc w takim razie sobie polecimy do jakiegoś tam sklepu i przy okazji zobaczymy sobie również, jakie tam stroje właśnie nasze piękne Las Venturas posiadają. Więc w takim razie usłyszymy się za krótką chwilę. Okej, proszę Państwa, w takim razie może zanim dojedziemy sobie do wspomnianego właśnie sklepu, to poczytamy sobie może następną porcję protipów. Tym razem będziemy sobie czytać od Piotrka Danewicza, który uraczył nas następującymi protipami. Dobrze, że wciąż pamiętasz o czymś takim, co się zwie Recon, Bartek. Pamiętam dalej. Akurat w misji NOE granie namierzała cię przez wysokość nad poziomem morza, ale robiła to przez twoją wysokość nad ziemią. Na przykład narzekałeś właśnie na to, co opisałem wyżej. Ale lecąc nad tą górą przy San Fierro, pasek ci się nie napełniał. Okej. Okay. Tutaj pojawia się duża zaleta ostryk, znowu. Bo fakt, jeśli chcesz randkować barbarem, musisz osiągnąć 60% poziomu tłuszczu. Ale ten sam tłuszcz będzie znacząco zmniejszał twoją prędkość poruszania się. Dlatego właśnie te ostryki sobie zacząłem bodajże od wczoraj właśnie w GTA zbierać. A kiedy je uzbieram, to się po prostu okaże, tak? Oczywiście dalej będziecie informowani na bieżąco. W misji Szmugle, gdybyś wyskoczył bez spadochronu z pokładu samolotu, złączyłaby się cutscenka z twoją śmiercią. Spadasz z impetem na admirała, który stoi przy kinie samochodowym. Podobna sytuacja pojawiłaby się, gdybyś wybuchł razem z samolotem, złączyłaby się cutscenka, w której widać wybuchający samolot zmierzający ku ziemi. Aha, okej, okay. W takim razie można powiedzieć, że cudzysłowiu alternatywne zakończenie tej misji, tak? No, ale w takim razie spoko w sumie opcja. Jakbyś miał więcej niż 60% tłuszczu przed misjami na lotnisku od trufa, czarny projekt oraz zielona maź, pojawiłaby się specjalna cutscenka, w którym truf niezbyt dyskretnie powiedziałby ci, żebyś schudł. No to, a to truf, kurczę, najgorszy śmieć. Ale okej. Okay. Dalej przypominam ci o prostym triku zaoszczędzeniem pewnej ilości pieniędzy. Zamiast od razu kupować amunicję do M4, kupuj amunicję do AK-47 i dopiero gdy będziesz miał dość wydawania pieniędzy, jeden raz kupujesz M4, na każdym zakupie amunicji oszczędzasz $1000. Dobra, zapamiętam sobie w takim razie. I tak przy okazji w Las Venturas wszystko jest 20% droższe, więc polecam ci robić zakupy poza tym miastem. Aczkolwiek zobaczyć sobie ogólnie, co właśnie to miasto ma, jeżeli chodzi o ubrania oraz inne tego typu rzeczy, zobaczyć sobie można i może jedną taką albo dwie rzeczy sobie po prostu kupić, tak? Dobra.
misja Zielona Maź jest o tyle fajna, że na jej początku dostajesz aż 200 naboi do Uzi. No spoko. To tyle na dziś, nie zapominaj zapisać gry PDK i pozdrawiam. Dzięki Danewi i również Cię bardzo serdecznie pozdrawiam. A my w tym momencie, proszę Państwa, lecimy sobie już właśnie do sklepu Bingo, bo tylko i wyłącznie ten sklep jest, powiedzmy, najbliżej właśnie, jeżeli chodzi o to miasto. Jeżeli ogólnie macie jakieś tam fajne ogólnie sklepy z ubraniami, które naprawdę mogą sobie jakoś fajnie tą postać CJ-a ubrać, to śmiało piszcie właśnie w komentarzach pod filmem, to może się dostosuje, tak? Jeżeli oczywiście tam jakieś porady dotyczące tego miasta oraz inne tego typu rzeczy, jak na przykład takie atrakcje, które się również w tym mieście znajdują, to również możecie bardzo śmiało pisać w komentarzach pod filmem, to być może również właśnie na odcinku pokażę. A my w tym momencie przechodzimy sobie właśnie do ubierania naszego bohaterskiego CJ-a. Co my tu mamy? Czarny podkoszulek, zielona bluza z kapturem, biała koszula, t-shirt sharp, zielona koszula, koszula w kratę. Czy ja mam wrażenie, że tutaj po prostu jest to samo, co było w takich podstawowych sklepach? Czy mi się wydaje? Bo chyba tak. Wydaje mi się nawet, że to jest bardzo podobne ogólnie do rzeczy, które się znajdują w tym pierwszym mieście, Boże. Los Santos, o. No to są te same rzeczy, bez kitu. Czyli chyba w Las Venturas nie ma żadnych nowych ciuchów. Albo ja się po prostu mylę. Oczywiście śmiało piszę w komentarzach pod filmem, jeżeli się mylę. Ale chyba raczej nic takiego nowego nie ma. Albo po prostu do złego sklepu poszedłem. Dobra, w takim razie cóż, no bywa, tak? Więc no, troszeczkę czas zmarnowany, aczkolwiek no zawsze to jakieś tam... Powiedzmy, że coś wam pokazałem nowego, tak? Co w sumie nie było takie nowe. Ale dobra, w takim razie lecimy sobie, proszę Państwa, już do szkoły naszej... szkoły motocyklowej. Gdzie ogólnie sobie przeprowadzimy całe szkolenie właśnie dotyczące prowadzenia motocyklu i zakończymy sobie ten jakże piękny odcineczek. Tylko teraz muszę jakiś sobie samochód po prostu zgarnąć z ulicy czy coś. Ja mam ogólnie gwiazdkę koło sklepu, więc to się również ta... O ty gnoju. Ogólnie ta informacja się również przyda. Dzięki koleś za dostarczenie mi fajnego autka. Jestem ci niezmiernie za to wdzięczny. Uranus. Może być. Czemu nie? Okej, okay, to ja mam ogólnie co? Po prawej stronie mamy jakieś chyba jeszcze wyścigi z tego co widzę. Więc może również w następnych odcineczkach z tego sobie skorzystamy i się troszeczkę pościgamy. Zobaczymy jak to będzie. Co my w takim razie tutaj jeszcze mamy do zwiedzania? Ogólnie możecie mi śmiało jeszcze pisać w komentarzach pod filmem. Jaki ogólnie tutaj dom można sobie kupić? Taki, który po prostu mi ułatwi zapisywanie gry i również taki, gdzie... ma fajną lokalizację do misji późniejszych, czy coś takiego, nie? To śmiało również piszcie w komentarzach pod filmem. Oraz jak już powiedziałem, jakieś tam ciekawostki, jakieś tam ciekawe miejsca oraz jakieś tam misiki również śmiało możecie pisać właśnie w komentarzach pod filmem. Na pewno się do jakichś tam waszych porad dostosuje. Okej, okay, dobra. Szkoła jazdy. Gdzie ona jest? Ona jest po drugiej stronie z tego co widzę. To jest ogólnie jakaś chyba dróżka prowadząca do tego, więc raczej nie powinno być problem dostania się właśnie do tej szkoły. Więc w takim razie chyba spoko, nie? Dobra, myk. Troszeczkę sobie oczywiście nowe miasto trzeba pozwiedzać. Bardzo ładne ogólnie to miasto się prezentuje, ale okej, w takim razie sobie, proszę Państwa, lecimy do naszej szkółki. Teraz tylko pytanie, czy to jest wejście? To jest wejście, tak? Okej, więc lecimy sobie z koksem. 360. Aby przejść dalej, musisz uzyskać wynik 70% lub więcej. Easy, da się zrobić. Ok, więc myk i lecimy sobie z koksem. Ok. To złoto, easy peasy lemon squeezy. Co to w ogóle za wyzwanie jest? Skończyłem szkołę samochodową na złoto, więc dla mnie to jest żaden po prostu problem. Ok, kontynuujemy. 180. I co tu trzeba zrobić? Aha, coś takiego. No dobra, easy peasy. Jestem oczywiście mistrzem pojazdów dwukołowych, więc dla mnie to raczej nie powinno być żaden ogólnie problem. Chyba. O Jezus, zagapiłem się. Zagapiłem. Nie, jeszcze raz. Ja chcę to kontynuować. Jeszcze raz, bo się po kursu zagapiłem.
Bez kitu. Okej, okay, lecimy dalej. Kolejna próba ogólnie wykonania tego zadania. 4, 3, 2, 1. Raczej nam się to powinno udać. 93%, 86 pozycja. Czyli muszę chyba być równo właśnie z tym środkowym pionkiem, aby to się zaliczyło. Dobra, w takim razie, no cóż, trudno się mówi, jedziemy dalej ogólnie z tą szkołą. Albo jeszcze jedna próba, czemu by nie? Może nam się tym razem uda to zrobić. A jak nie, no to stajemy przy sobie srebrze, nie? Ale zobaczymy tym razem. No i złoto zrobione, easy. Dobra, lecimy sobie w takim razie dalej. Jedno kołówka Willy. O Jezu, teraz pytanie, którym to ja Willy robiłem? Chyba Z-ką albo X-em. Ja mam ogólnie troszeczkę sterowanie pozmieniane, ale zobaczymy za chwilę. Dobra, chyba tym. No nie udało się, jeszcze raz. Okej, okay, na spokojnie. Stój! No prawie było dobrze. Lecimy jeszcze raz. Czemu nie? Trzeba to w końcu zrobić, nie? To nie jest wcale takie trudne, po prostu trzeba się dobrze zatrzymać. Dokładnie tak. 96 za pozycję. Czy mi się chce to na stówę zrobić? Nie, lecimy sobie dalej. Skok i zatrzymanie. Co to trzeba zrobić? Aha, coś takiego. Dobra, raczej to nie powinno być trudne chyba. W takim razie lecimy sobie ogólnie. What the... Ups, było blisko. Dlaczego srebro? Czemu srebro dostałem? Wiem, że ta pozycja, ale w takim razie co? Muszę po prostu mieć ten motocykl raczej troszeczkę bardziej do przodu? O, to tu chodziło jeszcze raz to zrobić. Jeszcze raz. Bo ja to mogę na złoto zrobić, nie? I po prostu chcę to zrobić. Wiii! Okej. Okay. 97. W takim razie co? Jeszcze bliżej mam to zrobić? Dobra, jeszcze raz próbujemy. Bez kitu. To się da na złoto zrobić. Dobra, trudno. Zostajemy przy srebrze, ale być może sobie poza odcinkami to ogólnie również na złoto spróbuję zrobić. W takim razie kolejna nasza konkurencja to jest Stopi. I co to trzeba zrobić? O Jezus, to jest to. O matulu boska. Dobra, lecimy no. No, trzeba jakoś to zrobić, nie? Tylko teraz... Jak to się robiło, bo zapomniałem. O Jezu, źle, jeszcze raz. Jak to trzeba zrobić? Moment. Okej. Okay. Tego nie wiem, jak to zrobić bez kitu. O. No i gitara, kurde. Dobra, srebro, nie jest tragicznie. Gdybym prawdopodobnie jeszcze troszeczkę bliżej podjechał, dostałbym złoto, ale dobra. To się zrobi po prostu innym razem, nie? W takim razie lecimy sobie z kolejną, proszę państwa, konkurencją. Skok i Stopi. O, ty w żopu. Naprawdę coś takiego mam zrobić? O, ty w kaszankę.pl. Dobra, lecimy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w ogóle. Okej, okay, nie wyszło. No nice. Coś takiego chyba to ma być, nie? Okej. Okay. Ale to trzeba dobrze, kurczę, się ogólnie rozpędzić dobrze na tym, żeby to zrobić. To nie jest takie proste, proszę państwa. To nie jest takie proste, jak się wydaje. Oczywiście pewnie Danewicz to by zrobił za pierwszym razem, bo to jest przecież no life, jeżeli chodzi o GTA San Andreas, ale no nie każdy ogólnie jest no life'em w tą grę, nie? No oczywiście Danewicz ci tam pozdrawiam bardzo serdecznie czy coś, jeżeli to oglądasz, a wiem, że oglądasz. Bo przecież to jest twoja ulubiona seria, ty. Nubie. No.
Okej, okay, udało się. Czyli po prostu wystarczyło, że sobie zacznę tapować i jakoś to poleciało. Okej. Okay. Konkurencja zaliczona, więc spoko. W takim razie lecimy sobie po prostu z dalszym ciągiem ogólnie szkoły motocyklowej. A, już skończona. Ukończyłeś szkołę nauki jazdy motorem. Umiejętność jazdy motorem na plus. Aha, i to w takim razie tyle, tak? Łe, myślałem, że to będzie jakieś bardziej wymagające czy coś. Ale okej, więc w takim razie może sobie w tym odcinku zrobimy jeszcze jedną ogólnie misję fabularną, bo tylko i wyłącznie przygotowałem się ogólnie na szkoły motocyklową, bo myślałem, że to będzie zbyt dłuższe. Ale no trudno, no. W takim razie naszym, proszę Państwa, kolejnym protiperem, bo może sobie poczytamy w dalszym ciągu ogólnie protipy. Będzie ogólnie Tomek MR, który napisał dla nas następujące, proszę Państwa, rzeczy. Czarny projekt. Tylko podczas misji można spotkać w bazie żołnierzy. Normalnie ich tam nie ma. Tak jak reflektorów na wieżach strażniczych. Samą strefę można pozwiedzać poza misją, pomijając fakt otrzymania 5 gwiazdek. Należy pojechać tam motocyklem Freeway, podjechać do kratki wentylacyjnej, którą wchodziłeś na misji i wykorzystując bóg gry, dostać się do środka. Tak jak wspomniałeś, M4 jest droga, kosztuje 4,5 tysiąca za magazynek z 50 kul, ale w Las Venturas kosztuje 5400. Wynika to z faktu, że wszystkie ceny w każdym sklepie, barze czy innym miejscu są wyższe niż w innych rejonach mapy. W takim razie to co Danejś powiedział, nie? W wcześniejszym ogólnie komentarzu. Okej. Okay. 17 minuta 15 sekunda. Tak chodziło mi o tę misję XD. W następnej pierwszej misji w Las Venturas polecam zamontować nitro do samochodu i używać go w trakcie misji. Tyle na dziś. Pozdrawiam. Dziękuję, Tomek. No i niestety się ta ostatnia wskazówka nie przydała, bo zrobiłem sobie to po prostu normalnym sposobem. Ale okej. Okay. W takim razie, proszę Państwa, w tym momencie sobie robię krótką przerwę. I usłyszymy się właśnie już, że tak powiem, przed kolejną misją fabularną, więc w takim razie ZW. No dobra, proszę Państwa, w takim razie cóż, chyba bez zbędnego gadania, bo nie ma o czym mówić, lecimy sobie ogólnie z misją fabularną. Jest to druga misja właśnie w dzisiejszym odcineczku u naszych przyjaciół Triad. A misja nazywa się... Wybuchowa sprawa. The glorious sound of a hole-in-one. Great shot, boss. Thanks. Not bad, Woolsey. So, the Sindaco family was behind the attempts to sabotage our venture. I wonder why it's only them and not the others. Probably ain't just them. Rule of the streets, don't snitch. What we need is to hit the Mafia casino. Yeah, go jack the place. Hey, hitting a casino isn't like gangbanging. It's a whole different league. Yeah, you right. It'll take some planning, but I'm down. She always wanted to pull a heist. What the? Ah, bad luck. Listen, you're gonna need a crew and some special equipment. Yeah, it'll take some explosives. Always gotta blow up shit to pull a heist. You know what? There's an open cast mine southwest of the city limits. They must have explosives. I'll go peep it out. Jedź do kamieniołomu, proszę Państwa, na GTA San Andreas ogólnie będziemy planować napad, więc no fajnie, fajnie. Ogólnie co, będziemy się, proszę Państwa, włamywać prawdopodobnie do kasyna Caliguli, bo tam właśnie ta rodzina, która chce nas zniszczyć, ogólnie sobie urzęduje. A do tego będziemy, proszę Państwa, potrzebowali pierwszej rzeczy, a mianowicie dynamit. Właśnie w tym momencie sobie po ten dynamit ogólnie sobie skoczymy, tak? Dynamit znajduje się, proszę Państwa, tam, gdzie właśnie dynamit się powinien znajdować, a mianowicie w kamieniołomach. Więc w takim razie tam się maleńko będziemy już udawać w ogóle, gdzie ten kamieniołom się znajduje. Tak z czystej ciekawości. Gdzieś daleko? Nie jest zbyt daleko. Jest, no, troszeczkę poza miastem. Okej, okay. W takim razie cóż. Myślę, że chyba albo sobie dojadę w tym momencie z wami, albo zrobię sobie krótką przerwę, aczkolwiek sam nie jestem do końca pewny. Aczkolwiek, dobra, pojedziemy sobie po prostu, troszeczkę pozwiedzamy sobie przy okazji miasta, tak, bo trzeba by się ogólnie nowego miasta jakoś nauczyć.
żeby w razie czego po prostu nie dać plamy na misjach, tych późniejszych, że tak powiem. Więc w takim razie można się po prostu przejechać, pogadać sobie może z wami i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie ludzie, co tam u was, bo no, prawdę powiedziawszy, grudzień się zbliża, prawdopodobnie właśnie pierwszy semestr również dobiega po malusieńku, bo po malusieńku, ale do końca. Więc w takim razie jak tam u was, jak tam u was ogólnie z ocenami bywa, bo to bywa po prostu różnie. Mam nadzieję, że ogólnie wszyscy nie będą mieli problemów przy zakończeniu pierwszego semestru. Ale okej, w takim razie lecimy sobie z kontynuacją ogólnie misji fabularnej. Wejdź na teren kamieniołomu i ukradnij dynamit. Okidoki. Dynamit został przygotowany do wysadzenia. Zabierz go, zanim robotnicy go zniszczą. Będziesz potrzebował czegoś ciężkiego, aby rozwalić tę skrzynię. Zabierz dynamit, zanim skończy się czas i zostanie wysadzony. Aha, misja na czas. I like it. Dobra, już w takim razie biegnę po mój piękny samochodzik, aczkolwiek chyba on jakoś się... A nie, nie zniknął, dobra. Bo myślałem, że już mój piękny sułtan zniknął sobie. Abym zanim troszeczkę zaczął płakać, ale mniejsza z tym. Oczywiście Radio X, żeby troszeczkę podkręcić sobie atmosferkę. Okej, okay. I lecimy w takim razie wykonywać tą jakże piękną i szanowną misyjkę fabularną, dobra. Tutaj po malusieńku na dół, dokładnie tak, żeby się jakoś głupio nie rozbić, żeby jakoś głupio nie sfailować tej misji. Albo dobra, elo tam. Ups, up, okej. Okay. Teraz co? Może jakoś ich wysadzimy czy coś? Znaczy zniszczymy ich? Dobra, da się tam w ogóle to zniszczyć, ten dynamit? Chyba nie. Będziesz potrzebował czegoś ciężkiego, aby rozwalić skrzynię z dynamitem. Czy taki piękny buldożer się przyda? Albo taka ciężarówka, jak zwał, tak zwał? Chyba się przyda, nie? Dobra, w takim razie rozwalamy. Myk. Podnieś dynamit. Okidoki. Hopa. Trzymaj się od tego z dala. Jedna laska z czterech. Hehe, laska. Okidoki. Więc w takim razie lecimy sobie po laskę numer dwa. Bo czemu by nie? Dobra, myk, rozwalone, ślicznie, pięknie. Okej, okay, zgarniamy od razu dynamit, żeby w razie potem, w razie czego po prostu potem sobie nie tracić zbytnio czasu. Co, nie wolno wchodzić? Wszystko mi wolno, elo. Lamusy. Lamusy tu pa cicho tam. Okej. Okay. To w ogóle teraz wejdę? Chyba mam problem. Chyba mam problem. A dobra, udało mi się, nice. Myślałem, że już ogólnie troszeczkę mi ten buldożer utknął, ale na razie wszystko jest w porządku. Ej, ej, gościu, gościu, halo, gdzie mi z tym dynamitem, panie? Panie mój, gdzie mi z tym dynamitem? O kurde. Dawaj ten dynamit, typie. Ups, chyba coś się rozwaliło. Okej, okay, zgarniamy dynamit. Rozwalamy tego typa. Wracaj z dynamitem do kasyna. Oki, easy. Ochrona blokuje wyjazd. O nie. Wsiadaj na motocykl crossowy i poszukaj innej drogi ucieczki. Aha, czyli będziemy musieli po tym całym dźwigu się ogólnie przemieszczać. O matko boska. Nie podoba mi się to. No ale no trudno się mówi. Jakoś trzeba sobie z tym poradzić, nie? Więc w takim razie gdzie jest ten ogólnie motocykl crossowy? Tu jesteś, tak? Tam jest jakiś strażnik jest chyba do rozwalenia. Tam cały kierownik, jak zwał, tak zwał. Ale już jest martwym kierownikiem. Więc w takim razie lecimy dalej. Okej, okay, myk. Jedź po strzałkach, aby uciec. Dobrze. Jak za rądkę ta gra prowadzi, bez kitu. Ale no trudno, no. Dobra, pierwszy znacznik zaliczony. Wow! Drugi znacznik. O! Zaliczony. Okej, okay. Na razie idzie to banalnie prosto. To jest banal, jeżeli się ogólnie grało tyle czasu na mapach takich właśnie... GTA 5, nie? I trzeba było dużo skakać. To jest easy teraz. Dobra, myk, myk, myk. Do góry.
Do góry, panie Bobrze. I lecimy dalej. Dobra, zaliczony. Teraz gdzie? Na dół? Tutaj, okej. Okay. Po kolejny, proszę państwa, znacznik. Myk. Dobra, zaliczone. Nie strzelaj do mnie, typie. Kim ty niby jest? O. No i to by było na tyle. Jeżeli chodzi o moją przeprawę, dobra. Zginiesz, typie, elo. Nie będziesz mi tu przeszkadzał. Dobra, tutaj się na pewno trzeba troszeczkę rozpędzić. Bo już widzę, że no nie, to nie będzie takie proste. Ale może się uda. Dobra, nice, udało się. Ale easy. Easy misika normalnie. Dobra. I teraz gdzie? Tam na górę, tak? Tędyk? Chyba tędyk mi się wydaje. Łop! Dobrze, pięknie. Santerski Bartek atakuje normalnie. Z drogi śledzie. Bartek jedzie. Okej, w takim razie co? A teraz dostarcz nami na miejsce zrzutu. Okej. A ogólnie ten zrzut znajduje się... A, na wprost. Easy. Dobra. 20 godzina na karku, troszeczkę ogólnie... Jakaś burza piaskowa w tle, ale myślę, że raczej chyba nie powinno być to problemu. Okej, w takim razie kończymy sobie, proszę państwa, misyjkę. Jeźdź do kamieniołomu, aby uzyskać dostęp do tamtejszych misji. Misja wykonana 7000 zgarnięte plus szacuneczek na plus. No i co w takim razie, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to by było na tyle. Aczkolwiek poczytamy sobie jeszcze historykę, które nam przygotował Hanlan i w ogóle i dopiero wtedy zakończymy sobie właśnie ten już odcineczek, tak? Więc w takim razie, proszę państwa, Hanlan napisał dla nas historię Donalda Lowa. A brzmi ona następująco. Donald Lowe w roku 86 uczy się od potentanta nieruchomościowego Aviego Charringtona, którego ogólnie poznajemy w GTA Vice City, robienia interesów. Sam występuje w tej grze dwukrotnie, podczas misji Impreza, gdzie go widzimy przy boku Charringtona, oraz misji Pogrzeb, gdzie zauważamy, w jaki sposób Lowe wysłuchuje swojego mentora. W czasie całej gry milczy z wyjątkiem wypowiedzenia dwóch słów, potwierdzających mowę Charringtona. Jego nauczyciel wyraźnie go nie lubi i często go poniża. Okej. Okay. Po śmierci urzędującego burmistrza Liberty City, Ersey Hola, tak zwał, Lowe startuje w wyborach następnego burmistrza, rywalizując z Milesem O'Donovanem. W wyborach pomaga mu także Salvatore Leone, który w Donaldzie widzi szansę na przejęcie kontroli nad ratuszem. Obaj kandydaci na burmistrza są popierani przez dwie różne mafie. O'Donovan przez Forelli Family, Lowe zaś przez Leone Family. Okej. Okay. Tony Cipriani spotyka się z Donaldem w budynku, który do niego nie należy. Pod koniec misji Love on the Rock spotykamy się z nim w jego budynku. Donald jest popularny wśród mieszkańców Liberty City, lecz wspólnicy O'Donovana produkują fałszywe karty do głosowania. Donald zleca to niemu spalenie tychże kart, a także maszyn do ich produkcji. Następnie zleca mu zabójstwo trzech pomocników przeciwnika O'Donovana, którzy przekonują młodych ludzi do zagłosowania na O'Donovana. Pomimo jego wysiłków, sondaże wyborcze informują, że Lowe i O'Donovan idą w łeb w łeb. Ponadto Lowe boi się występować publicznie w obawie przed Forellim. W końcu Donald zleca to niemu kradzież niezaliczonych głosów, aby Lowe mógł podmienić je własnymi. Okej. Okay. Potem ludzie O'Donovana odkrywają, że Lowe ma powiązania z Salvatorem Leone. Dlatego Lowe każe to niemu ukraść dowody Forellim. Po wykonaniu zadania Tony wraca do biura Lowa i razem słyszą w telewizji, że Donald Lowe przegrał wybory, ponieważ jego poparcie spadło po odkryciu jego powiązań z Tony. Donald bankrutuje i oskarża Tony'ego o swoją przegraną. Później Tony odbiera telefon od Donalda Lowa, który zamieszkał w biednej kamienicy w Pike Creek. Odwiedza go, a on mówi mu, że wymyślił doskonały plan na wyjście z długów. Tony wysłuchuje go z niechęcią, a następnie razem jadą na lotnisko.
Tam Donald wyjawia Tonyemu, o co chodzi. Otóż Avery Charrington, były mentor Love'a, posiada plany przyszłego hotelu Stauszyn Plaza. Tony zabija Averiego z całą obsadą złożoną z członków kartelu kolumbijskiego, a następnie zabiera jego plany. Zabójstwo Charringtona odkrywa dziennikarz Liberty Tree, Ned Turner. Turner, dokładnie. Tony zmusza go, aby oddał mu dowody, a następnie oba jadą do redakcji Liberty Tree. Tam Ned wymyka się Tonyemu, a po pościgu zostaje zabity przez Tonyego. Ciała Averiego i Neda zostają dostarczone Donaldowi przez Tonyego. Następnie Tony na polecenie Lowa płaci 8 balowi, ekspertowi od ładunków wybuchowych, za bombę, która później na polecenie Lowa podkłada w tunelu kolejowym pod dzielnicą Fort Stauszyn. Tony ucieka z tunelów, a bomby wybuchają, niszcząc większą część dzielnicy. Donald Love znów staje się bogaty, zamieszkuje w największej willi w Cedar Grove. Członkowie kartelu chcą, aby Love zapłacił im za ochronę, lecz ten nie zapłacił im, więc kartel atakuje jego willę. Tony odbiera atak kartelu, całkowicie niszcząc ogród Love'a. Później odwozi Love'a na lotnisko, który żegna się z nim i odlatuje samolotem Averiego, mając na pokładzie ciała właściciela samolotu i Neda Burnera. Willa Love'a wpada w ręce kartelu, który czyni ją swoją główną bazą. W czasie swojej nieobecności w mieście zajmował się otwieraniem kasyn i czyszczeniem slumsów w całych Stanach Zjednoczonych. Po kilku latach Love jednak powraca do Liberty City po tym, jak dowiaduje się, że jego największy konkurent, Barry Harcross, po uniewinnieniu wrócił do miasta, gdzie wykupił gazetę Liberty Tree. Po powrocie założył Donald zaczął masowo wykupywać nieruchomości i firmy w całym mieście oraz założył Love Media, czyli najszybciej rozwijającym się amerykańskim koncernem medialnym w ciągu ostatnich 5 lat. Love zarządza nią ze swojego mieszkania i biura znajdującego się w południowym Bedford Point na wyspie Stauszyn. Większość zadań zlecanych Cloudowi związanych jest z tajemniczym pakunkiem znajdującym się w jednym z samolotów. Po udzielonej mu pomocy i wykonaniu kilku zadań znika ze swojego apartamentu, pozostawiając po sobie jedynie pustą szkatułkę. Teraz ciekawostki. Głosy Donaldowi w GTA 3 użyczył Kyle MacLachlan. GTA Liberty City Stories zrobił to Will Janowicz. Z kolei GTA Vice City zrobi to Cam Nelly, który nie został umieszczony w napisach końcowych. Donald Love prawdopodobnie miał zostać zabity przez Clouda w GTA 3 na zlecenie Darkella, który został usunięty z gry. Jest teoria, że przez ataki z 11 września. W GTA 3 wygląda na dużo starszego niż w GTA Liberty City Stories, mimo że zdarzenia z obu gier dzielą zaledwie 3 lata. Lau występuje również w GTA 4 w niektórych gazetach unoszonych przez pieszych. Donald jest kanibalem. W misji Campaign widać wyraźnie, jak Lau je ludzkie ciało, a dokładnie klatkę piersiową. W wersji beta GTA Vice City Donald Love odgrywa większą rolę niż w wersji finałowej. GTA 5 posiada on własną gwiazdę na alei gwiazd Winewood. GTA Liberty City Stories po zbankrutowaniu i przeprowadzce do Pike Creek Donald miał znacznie zarośniętą twarz. Przestał też nosić swój garnitur. Jednak po zniszczeniu fortu Stauszyn i przeprowadzce do willi w Cedar Grove wrócił do pierwotnego wyglądu. Jak zawsze spoko odcinek. Dziękuję oczywiście Ci, Hanna, za taką historyjkę. Ale cóż, w takim razie proszę Państwa, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodoba. Jeżeli tak, to recenzję zostawiacie łapkę w górę, komentarze właśnie pod filmem. Oraz jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to subka być na bieżąco z materiałami. Ja się będę z Wami żegnał. Do następnych odcineczków i trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.